В конце października дети и молодежь из Житомира и Новогорода-Волинского враз с презес Натальей Костецкой и Щук и научителем истории Робертом Степанюк вибралися на вечірки до Центру діалогу в Костюхнувце. По прибитю і заквартированню подружниці з'їдли обфіти обід і мажили тільки о відпочинку. Шибко, однак, зрозуміли, що так легко не буде, чекало їх віле атракції. Директором Центру Ярослав Гурецький одразу забрав молодих подружників до звідзення польської гурки, де 100 лет тому точилася баталія легіонів польських przeciwko армії російській. Jedna z najbardziej krwawych bitew I wojny światowej. Jesteśmy w bardzo ważnym miejscu związanym z historią bojów legionowych I wojny światowej. Tak jak wam powiedziałem, tutaj pod Kostiuchnówką rodziła się polska niepodległość. Polska w roku 1918 odzyskała niepodległość. Jak znacie tą datę 11 listopada 1918 roku. To jest bardzo ważna data, ona jest symboliczna, ale ten 18 rok to jest całe 2 lata po bardzo ciężkich bojach legionowych, które właśnie tutaj w tym miejscu się toczyły. Po ciekawej wycieczce młodzież obejrzała bardzo interesujący i pouczający film Kostiuchnówka – żywa historia. Następnie zwiedzała Muzeum Centrum Dialogu, gdzie zostały zebrane eksponaty, które Jarosław Górecki wraz z harcerzami znaleźli na terenie polskiej górki i polskiego lasku. Wrażenia były ogromne. W dniu następnym młodzi Polacy udali się do polskiego lasku na cmentarz legionistów, by pomodlić się nad grobami i zapalić symboliczne znicze. Kolejnym miejscem odwiedzonym przez wycieczkę była Reduta Piłsudskiego, znajdująca się w polskim lasku. To właśnie tam 100 lat temu wybuchły zacięte walki. Tuż przed II wojną światową postawiono tu jeden z 9 słupów edukacyjnych, przy którym robiliśmy wspólne fotografie i zaśpiewaliśmy pieśń patriotyczną.